Koniec sierpnia i początek września, drodzy państwo, to szereg rocznic, ważnych rocznic dla historii Polski. Rocznica porozumień sierpniowych, później rocznica wybuchu II wojny światowej i napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. I właśnie o tych rocznicach porozmawiamy na naszym, przy naszym redakcyjnym telefonie. Pan profesor Andrzej Nowak, historyk Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, zerkam na pana felieton w Gościu Niedzielnym, gdzie nieco prowokacyjnie, myślę, pyta pan, czy warto pamiętać, kto kogo napadł 1 września 1939, kto był bohaterem, kto ofiarą, kto zbrodniarzem, a kto tchórzem. O co chodzi, panie profesorze, w tej małej prowokacji i no właśnie, jak pan patrzył na te obchody w tym roku, były one godne, były one takie jak trzeba? Pobudką do tego retorycznego oczywiście pytania, czy warto pamiętać o tym, jak było naprawdę w historii, która zdeterminowała także nasze losy. Była moja wizyta w Gdańsku, która no, była dla mnie prawdziwym szokiem. Polityka historyczna, jaką realizuje tam z niezwykłą konsekwencją prezydent Adamowicz i Rada Miasta, jest bowiem tak szokującym zaprzeczeniem tego, czego w istocie w moim retorycznym pytaniu się domagam jako oczywistości, że wydaje mi się, trzeba to pytanie niestety dzisiaj nie retorycznie, ale naprawdę stawiać na takiej małej konferencji prasowej, jaka odbyła się przy okazji składania wieńców pod pomnikiem obrońców Poczty Gdańskiej. Dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej zadał właśnie to pytanie, ale kogo to obchodzi? Tak brzmiało pytanie dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej, kogo to obchodzi, kto kogo napadł w 1939 roku, kogo to obchodzi w Gdańsku w 2018 roku, że to jednak Polacy wystąpili tutaj w słusznej sprawie 79 lat wcześniej, a wolne miasto Gdańsk, które tak sławi konsekwentnie polityka prezydenta Adamowicza, było w istocie narzędziem polityki Hitlera i to dobrowolnym narzędziem polityki Hitlera. A więc to jakby obrazuje no, skalę problemu. Problemu, na który na szczęście jakąś odpowiedzią jest także no, coraz bardziej energiczna polityka historyczna realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu polityka przypominania prawdy o tym, kto kogo napadł. Trzeba to oczywiście robić w taki sposób, by pokazywać związek między historią a naszą współczesnością, a przede wszystkim związek między prawdą a godnością człowieka. Jeżeli będziemy zakłamywać historię, jeżeli będziemy świadomie niszczyć fundamenty naszego związku z przodkami, no to skończy się nihilizmem pełnym, skończy się upadkiem naszej cywilizacji. I to trzeba próbować cierpliwie na bardzo różnych poziomach, w bardzo różny sposób tłumaczyć, przypominać. I to dotyczy tak samo rocznicy 1939 roku, jak i rocznicy roku 80. Akurat za rok, warto pamiętać, będziemy obchodzili no, równą, pewnie już ostatnią tak równą, okrągłą rocznicę z udziałem ostatnich uczestników tamtych historycznych wydarzeń, 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich przy cichym, a później otwartym współudziale Związku Sowieckiego na Polskę. A za 2 lata będziemy obchodzili 40-lecie sierpnia 80. I znów pojawi się pytanie, czy to pani Henryka Krzywonos była przywódcą strajku i główną bohaterką tamtych wydarzeń, czy może jednak nieżyjąca i nie mogąca się już sama bronić Anna Walentynowicz ma tutaj jakieś miejsce, którego powinniśmy bronić. To są przykłady zagadnień, które przed nami stoją. Dopytam, panie profesorze, trochę szukając może dziury w całym, trochę może jątrząc czy rozgrzebując nasze narodowe rany, ale pojawia się przy okazji 1 września 1939 roku taka opowieść, że oto zbyt szybko weszliśmy do tej wojny, że można było bardziej, dłużej niuansować, no i tym samym ratując być może nasz kraj przed tak dużą dewastacją, przed tak wielkim dramatem. Jak pan patrzy na te scenariusze alternatywne dla polskiej historii, to krew panu się burzy, czy wręcz przeciwnie, jest w tym coś, co warto byłoby przeanalizować na chłodno? Zawsze staram się myśleć o historii, także o historii Polski w taki sposób, by
zastanowić się nad tym, dlaczego stało się, jak się stało, prawda? Czy nie mogło być inaczej. I również z tego punktu widzenia jak najbardziej uprawnione jest dywagowanie na temat rozmaitych alternatywnych scenariuszy wydarzeń historycznych z 1939 roku. Ale właśnie bliższe przyjrzenie się źródłom pokazuje niesłychaną, absolutną determinację Adolfa Hitlera, żeby Polskę zniszczyć. To było w samym jądrze jego programu, programu wyłożonego już w Mein Kampf, programu, w którym nie było miejsca dla podludzi, za jakich uważał Słowian, którzy mieliby przeszkadzać ekspansji, tworzeniu Lebensraumu dla Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Polska była na drodze dla stworzenia tego marzenia Adolfa Hitlera, Wielkiej Rzeszy. Nic nie mogło tego faktu zmienić. Najbardziej, powiedziałbym, lizusowska polityka ze strony władz Warszawy nie mogła odwrócić tej logiki. Tu, to jest na terenie ziem polskich, miała być niemiecka przestrzeń życiowa i Polacy w roli służących niewolników, pastuchów niemieckiego bydła. Podobnie było ze strony Józefa Stalina i polityki sowieckiej. Pokraczny bękart traktatu wersalskiego, jak to szczerze chyba określił właśnie swój pogląd na istnienie II Rzeczpospolitej Wiaczesław Mołotow, był cierniem, jeśli można tak powiedzieć, w boku Imperium Sowieckiego, cierniem, który Józef Stalin chciał usunąć jak najprędzej. Akurat mógł to zrobić w sojuszu z Adolfem Hitlerem we wrześniu 1939 roku. Walka natomiast między nimi była, czyli między Hitlerem a Stalinem, była równie nieuchronna jak ich nienawiść do Polski i chęć podporządkowania Polski. Taki scenariusz ostatecznie się zrealizował. Chwilowa współpraca, za którą poszła następnie walka na śmierć i życie między Stalinem a Hitlerem. I na szczęście Polska nie uległa pokusie wyboru jednego z tych, jeżeli można tak powiedzieć, potworów XX wieku jako mniejszego zła. Dzisiaj nam się wmawia jednocześnie dwie rzeczy sprzeczne między sobą. Po pierwsze, że polską głupotą jest to, że właśnie takiego wyboru nie dokonaliśmy, że to właśnie świadczy o naszej niedojrzałości politycznej, że trzeba było albo z Hitlerem, albo ze Stalinem. Z drugiej strony jednocześnie mówi się, no ale właściwie Polacy torowali drogę Hitlerowi, właściwie nikt Polaków nie napadł. To głupi opór Polski sprawił, że w ogóle doszło do wojny. Mówi nam się, że to, że Polacy zachowali się tak, jak się zachowali w 1939 roku, właściwie nie ma znaczenia. No tak jak prezydent Adamowicz, który stwierdza w Gdańsku, że najlepszym czasem dla tego grodu był okres, w którym ogromna większość obywateli wolnego miasta Gdańska wybrała Adolfa Hitlera. To był słuszny wybór, to był wybór, który należy pochwalać. Specjalnym Muzeum Wolnego Miasta Gdańska na Długim Targu, niemalże naprzeciwko pomnika czy statui Neptuna. Tego rodzaju właśnie absurdalne jakby połączenie zakłamywania prawdziwego wyboru rządu polskiego i społeczeństwa polskiego z września 1939 roku i jednocześnie czynienie zarzutu, że Polacy źle właściwie wybrali, decydując się na obronę i przed Hitlerem, i przed Stalinem, stanowi o, można powiedzieć, istocie tej fałszywej, nihilistycznej polityki historycznej, jaką przez lata prowadziła Gazeta Wyborcza, do której dołączyli się tacy właśnie, można powiedzieć, zwolennicy pójścia z Adolfem Hitlerem w 1939 roku, jak pewien autor, no można powiedzieć, dość popularnych książek pseudohistorycznych na ten temat, czy jak właśnie realizuje to polityka historyczna pana prezydenta Adamowicza w Gdańsku. Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za garść refleksji historycznych przy okazji rocznicy września 1939. Dobrego dnia życzymy, panie profesorze.
i kłaniamy się w pas. Dziękujemy również widzom w Polsce.pl za to, za obecność przy porannym paśmie naszej telewizji. Zerkam na małą ściągę, jaką mamy. Przypominam, dziękuję, że mamy kanał w Polsce.pl i w telewizji UPC na kanale 121, jeśli chodzi o Horizon i Kaon, i na kanale 339, jeśli chodzi o dekodery MediaBox. No i jak zwykle na cyfrowym Polsacie, na kanale 196 oraz specjalnym okienku w Polsce.pl i w Polityce.pl. Bardzo państwu dziękuję. Marcin Fijołek, za moment przegląd najważniejszych wydarzeń, a później wywiad gospodarczy, następnie Aleksander Majewski i Barykada. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.